zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku w tematyce laserów frakcyjnych. Dzisiaj chciałbym powiedzieć krótko o łączeniu lasera frakcyjnego z osoczem bogatopłytkowym. Czy warto, czy nie warto, ponieważ bardzo dużo pytań tutaj się pojawia ze strony i pacjentów, i moich fanów, czy czytelników bloga. Odpowiedź jest jednoznaczna. Warto. Warto łączyć laser frakcyjny z osoczem bogatopłytkowym i to z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli dołożymy do zabiegu laserem frakcyjnym osocze bogatopłytkowe, to po prostu skóra będzie nam się szybciej goiła. To ma dość duże znaczenie, ponieważ przekłada się na większy komfort po zabiegu i na krótszy czas wyłączenia z codziennych aktywności. Ma to szczególne znaczenie przy mocniejszych zabiegach laserem frakcyjnym, szczególnie tym CO2, czyli przy bliznach, czyli u osób 50+, kiedy musimy faktycznie mocniej oddziaływać, troszeczkę mniejsze u osób 35-letnich, które sobie delikatnie chcą odświeżyć skórę, ale zawsze ten okres gojenia będzie po prostu krótszy. Łącząc laser frakcyjny z osoczem bogatopłytkowym, uzyskujemy efekt synergii, czyli efekt lepszego zadziałania zabiegu laserem, lepszego odmłodzenia, odświeżenia i poprawy jakości skóry. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w tym momencie skóra dostaje jakby dwa sygnały, czy dwa bodźce odmładzające. Z jednej strony poprzez zabieg laserem, czyli poprzez jej uszkodzenie, podgrzanie, poparzenie, a z drugiej strony nasze osocze, a konkretnie płytki krwi i zawarte w nich związki chemiczne, w sposób naturalny zwiększają aktywność skóry. Tak więc jeśli my to połączymy w ramach jednego zabiegu, to te komórki skóry będą bardziej aktywne, dłużej aktywne i efekt odmłodzenia będzie po prostu istotnie większy, istotnie lepszy. Dlatego warto takie zabiegi łączyć, dlatego warto stosować to w synergii i dlatego ja osobiście zazwyczaj polecam, jeśli ktoś tylko może sobie na to pozwolić i czasowo, i finansowo, żeby takie zabiegi po prostu połączyć. Jest jeszcze trzeci powód, który jest być może mniej znany i mniej oczywisty, ale dosyć istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa zabiegów. Mianowicie, jeśli my po zabiegu laserem frakcyjnym podamy osocze bogatopłytkowe, to przez różne mechanizmy powodujemy, że jest mniejsze ryzyko powikłań. Trochę to się bierze z tego, że skóra się będzie lepiej goiła, więc siłą rzeczy jak się lepiej goi, no to mniejsze ryzyko złego gojenia. Mniejsze ryzyko złego gojenia powoduje, że mniejsze ryzyko w ogóle jakichkolwiek powikłań. Ale ja tutaj mam na myśli nie tylko powikłania w postaci brzydkiego gojenia, blizn i innych różnych takich rzeczy, bo to naprawdę się prawie nie zdarza, jeśli zabieg jest robiony profesjonalnie. Chodzi mi o przebarwienia pourazowe. Naprawdę ryzyko tych przebarwień istotnie się zmniejsza w momencie, kiedy podamy osocze bogatopłytkowe. Chciałbym jeszcze wspomnieć, kiedy ja szczególnie sugeruję i wręcz nalegam na łączenie lasera frakcyjnego z osoczem bogatopłytkowym. Robię tak w przypadkach osób z niedoczynnością tarczycy. Dlaczego? Dlatego, że u takich osób ta skóra z założenia jest trochę mniej reaktywna, jest rozleniwiona, cały organizm jest rozleniwiony przy niedoczynności tarczycy, więc wszystkie zabiegi medycyny estetycznej działają troszeczkę słabiej. Na zakończenie jeszcze powiem jedną rzecz. Pamiętajcie, że najpierw się wykonuje zabieg laserem, a potem się podaje osocze, a nie odwrotnie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo często słyszę, że te zabiegi są robione w zupełnie odwrotny sposób, czyli najpierw jest podane osocze, później jest wykonywany zabieg laserem. Jest to trochę suboptymalne, nie jest to najlepsza metoda. Oczywiście ona nie szkodzi, ale nie jest to w pełni wykorzystanie możliwości synergii, jakie te zabiegi dają. Dziękuję, to tyle w tematyce łączenia lasera frakcyjnego z osoczem bogatopłytkowym. Jakbyście mieli inne pytania, więcej pytań, to ja jestem zawsze chętny i otwarty na odpowiadanie, czy to indywidualnie, poprzez bloga, poprzez social media, czy nagram kolejny film, jeśli tych pytań się troszeczkę więcej pojawi, albo pojawią się jakieś bardzo ciekawe. Do usłyszenia.